Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim. Część piąta. O pisaniu pracy magisterskiej. No tak, to znów, oczywiście to jest i każdy zna swój własny przykład jednostkowy. Z moich rozmów z moimi przyjaciółmi, kolegami z tego samego roku, my żeśmy się wymieniali też opiniami, wiem jak to mniej więcej w innych seminariach wyglądało, ale co jeśli chodzi o moje doświadczenie. No ja z perspektywy tylu lat bym powiedział, że ja bym jako prowadzący, jako promotor bym jednak trochę inaczej to robił. Czego mi brakowało i to o czym wspominałem już wcześniej, że przy pisaniu pracy magisterskiej naprawdę promotor powinien nas przygotować do tego, żebyśmy byli zdolni napisać artykuł naukowy, żebyśmy wiedzieli, jak postępuje się we wszystkich poszczególnych etapach, żeby nam powiedział, że tu jest najpierw wstęp, co w tym wstępie przedstawiamy, że tu są źródła, że tu jest stan badań i tak dalej, że tu jest rozwinięcie i rozwinięcie podzielone na pewną problematykę, a tu jest zakończenie, w zakończeniu powinniśmy zwrócić uwagę na to. Później jak się ustawia przypisy, jak się mechanicznie dzieli te rozdziały i tak dalej. No niestety ja muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia takiej pomocy żeśmy nie otrzymywali, że te dyskusje na seminariach nad naszymi pracami były zbyt płytkie. Czyli prowadzący seminarium magisterskie niezbyt aktywnie wchodził w ten nasz proces tworzenia pracy magisterskiej. Byliśmy pozostawieni często sami sobie. Moja praca dotyczyła przełomu początku epoki żelaza w północnym Iranie, to mniej więcej około 1200 do 800 przed Chrystusem. I nawet literaturę musiałem oczywiście nawet tej podstawowej literatury, ale nie oczekiwałem. Tego nie oczekiwałem, bo to są oczekiwania chyba zbyt daleko idące od niektórych studentów, ze strony niektórych studentów, że myślą, że promotor powinien im już dać tą podstawową literaturę gotową. Nie, tego nie oczekiwałem, ale w kilku miejscach jakaś podpowiedź jakaś byłaby wskazana. Także jak ja byłem zadowolony ze swojej pracy magisterskiej oczywiście, potem ją tam oprawiłem, patrzyłem na nią z pewną dumą, tylko że jak zacząłem pracować w instytucie i już mniej więcej po 2-3 latach pracy w instytucie odłożyłem pracę magisterską i już do niej więcej nie zajrzałem. Już po prostu zrozumiałem, że to dobrze, trzeba było to przejść, ale nie jest to praca naukowa, nie jest to praca warta jakiegoś dalszego pogłębiania czy pracowania nad nią, że z tego jakaś tam publikacja wyjdzie, nawet najmniejsza, nawet jak najbardziej taka popularna. Nie, to był zakończony etap i chciałem się z tym rzeczywiście rozstać i rozpocząć pracę naukową we właściwy sposób. I to dopiero zaczęło się tutaj przy współpracy z profesorem Rutkowskim. Także nie wiem, jak jest teraz. Znaczy wiem, trochę wiem, bo to nie jest jeszcze tak, bo to jest moje doświadczenie z pisania pracy magisterskiej. W roku 1998-99 pracowałem półtora roku jako wykładowca na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii. I wtedy ja prowadziłem 6 prac magisterskich studentów, których miałem tam. I wydaje mi się, że ja starałem się te błędy mojego promotora, tych błędów uniknąć mojego promotora. Wydaje mi się, że ja jednak moich studentów, którzy pracowali pod moim kierunkiem, jednak, że ja im właśnie te praktyczne rady, jak napisać pracę magisterską, żeby ona była traktowana jako naprawdę wstęp do rozpoczęcia pracy naukowej, wydaje mi się, że przekazałem. No oczywiście tylko oni byliby w stanie to potwierdzić lub zaprzeczyć, ale
ale myślę, że wykonałem znacznie więcej pracy niż ja otrzymałem od swojego promotora, jeśli chodzi o pisanie pracy magisterskiej. Myślę, że tutaj jest ogromna ilość rzeczy do poprawienia, ale znów to trochę jak z wykopaliskami. Każdy promotor jest inny i nie można uogólniać. Poza tym sytuacja jest też inna. Inna jest, kiedy promotor ma 5 czy 10 magistrantów, a inna jest, jak ma 20, 30 czy 40. No, to jest też nieporównywalne. Ja uważam, że w ogóle promotor nie powinien mieć więcej niż maksimum 10 magistrantów, bo to w ogóle już jest, nawet i to jest za dużo. Ja miałem 6 magistrantów i chyba około 8 prac licencjackich. I widziałem, jakie to jest obciążenie, więc jeżeli dodamy do tego, to wtedy się już robi. No to już jest taka masówka i wiadomo, że można w ten sposób kształcić ludzi, którzy na pewno nie zostaną w zawodzie, na pewno nie zostaną naukowcami. Jeżeli tak, to dobrze. System studiów, a praca magisterska. Tak, no my mieliśmy w ten sposób, że nasze studia tak dziwnie trwały wtedy 4,5 roku, to nie było 5, z tym, że większość chyba moich kolegów przeciągnęła tak do czerwca, tak czy owak. Ale ja skończyłem w końcu lutego, to było 4,5 roku. My żeśmy mieli, nie wiem jak w tej chwili grafik zajęć studentów wygląda, ale na trzecim roku, po trzecim roku kończyliśmy te wszystkie trudne kursy, te trudne przedmioty, które kończyły się egzaminem. Rok czwarty już był mocno ulgowy. Tam już było tylko kilka egzaminów. I wówczas z początkiem roku czwartego naprawdę zaczynaliśmy pracować nad naszym magisterium. Ja pamiętam, że to mniej więcej październik, listopad na czwartym roku rozpocząłem już solidne zbieranie materiału i pracę nad tym zagadnieniem. I mniej więcej zajęło mi to ponad rok, mniej więcej do grudnia, stycznia. Już byłem na piątym roku i pod koniec lutego obrona pracy magisterskiej. Natomiast taka znów konfrontacja z systemem brytyjskim, ten rok 98-99, ja byłem przerażony, dlatego że tamten system, którego nie znałem, którego z własnego doświadczenia nie znałem, system 3 lata licencjat i potem tam jest 1 rok praca magisterska, nie 2 lata jak tu. I to było szaleństwo, dlatego że ci studenci mieli przez ten czwarty rok, ten rok, właściwie cały rok musieli pisać eseje, były egzaminy, mieliśmy seminaria, a potem dopiero to się wszystko kończyło w czerwcu, a we wrześniu oczekiwano od nich dostarczenia pracy magisterskiej. Także oni mieli to lato, to właściwie tylko 3 miesiące na napisanie pracy magisterskiej. I no, przyznam się, że ja tego systemu nie rekomenduję. Ja zawsze mówiłem, dlaczego nie zrobicie półtora roku, dlaczego nie zakończycie dobrze, jest intensywny rok nauki jeszcze, kończy się egzaminami i potem jeszcze powinni mieć, powiedzmy, do lutego czas na napisanie pracy magisterskiej. Ale mówię, w moim wypadku pisanie pracy trwało mniej więcej około 13-14 miesięcy. Tak to wyglądało. Temat pracy magisterskiej, a specjalizacja zawodowa. Też pewnie nieporozumienie uważam i to wina jest również po stronie nauczycieli akademickich z tą specjalizacją. Mój przypadek jest najlepszym przykładem tego, żeby nie przyszywać nam już jakiś metryk. Bo fakt, że my na studiach interesujemy się jakimś okresem, jakimś zagadnieniem i tak dalej, jeszcze o niczym nie świadczy. Nawet napisanie pracy magisterskiej na jakiś temat, w jakimś zakresie, nie znaczy, że ta osoba, jeżeli pozostanie w nauce, jeżeli będzie robiła doktorat i pozostanie na uniwersytecie, że to już jest ukształtowane jej zainteresowanie. Mój przykład jest taki. Moja praca magisterska i całe 5 lat, 4,5 lat studiów, Bliski Wschód, Bliski Wschód, Bliski Wschód.
To była moja pasja. Owszem, jeśli chodzi o archeologię Grecji i Egei, dostałem piątki z egzaminów, ale mnie wykładowcy z archeologii Grecji, ani z archeologii tej prehistorycznej Grecji, czyli Egei, nie porwali. Ich wykłady wyglądały tak, że ja miałem wrażenie, że wszystko zostało już dokonane. Nie ma miejsca na nic nowego. Te wszystkie piękne freski, te wazy, to wszystko jest w muzeach i oni opisywali. Wykłady mniej więcej polegały na tym, że dostawaliśmy obrazki i te obrazki były opisywane przez osoby, które prowadziły archeologię Grecji czy archeologię. Oczywiście, bo ci wykładowcy nie mieli nie prowadzili żadnych własnych badań nad źródłami. Wszystko, co robili, to była analiza tego, co ktoś opublikował. I mi się wydawało, to jest nieciekawe. Natomiast chłonąłem te książki i publikacje dotyczące Bliskiego Wschodu i tam była cała masa rzeczy, które mi się podobały. Ale co jeszcze chcę powiedzieć? Nie tylko, że mój promotor potraktował, że ja jestem archeolog zajmujący się Bliskim Wschodem. Nie. On mówiąc o tym, że nie ma dla mnie, nie widzi żadnych perspektyw dla mnie, bo ja napisałem pracę magisterską z Iranu, a w Iranie jest wojna, to znaczy on niejako mnie wyeliminował nawet, uważał, że ja nie mogę się zajmować Irakiem, Syrią, Anatolią. Nie, bo ja napisałem pracę magisterską z Iranu, to już jest koniec, to już jest moja specjalizacja, co było oczywiście absurdem, dlatego że po bardzo krótkim czasie stałem się już specjalistą z zakresu archeologii prehistorycznej Grecji, Egei. I to nie trwało długo. To była kwestia naprawdę bycia z nauczycielem, z mistrzem i przeczytania odpowiedniej ilości literatury. A potem szybko również kontakty z badaczami zagranicznymi itd. Także ja bym studentom, a szczególnie tym, którzy wybierałem się na studia doktoranckie. Nie ma jeszcze tej specjalizacji. Praca magisterska nie zamyka naszej kariery, nie zamyka naszej właśnie specjalizacji. To jest dopiero początek. My żeśmy przeszli przez, mieliśmy nauczyć się jakiegoś warsztatu, a nasze zainteresowania możemy rozwijać w zupełnie innym kierunku. Jeśli chodzi o archeologię, ktoś może, nie wiem, zajmował się Niżem środkowoeuropejskim, a może doktorat będzie już pisał, nie wiem, z archeologii na przykład Iranu albo archeologii południowej Ameryki. To jeszcze nie jest zamknięta droga.